Nasze miejsce na tym świecie, choć nam zabrać chcieli.
dzień, szanowni państwo, ale będzie czas jeszcze na zakończenie. Ale tutaj kolega Marian Cyryła ma taki temperament, zresztą już od lat, że znamy go z tego, że on szybko nie umie kończyć. Szanowni państwo, chciałbym w imieniu moich koleżanek, kolegów otworzyć oficjalnie konwencję wyborczą Ruchu Rzeczypospolitej Polskiej. Co to jest Ruch Rzeczypospolitej Polskiej, powiem państwu później. Natomiast dzisiaj, w tym momencie, chciałbym państwu wytłumaczyć, dlaczego akurat ten sztandar, sztandar rolniczego OPZZ-u. Od tego właśnie się zaczęło. Ja już 17 lat minęło, kiedy pierwszy raz, mając 20 kilka lat, stanąłem na czele jednych z największych w dziejach III Rzeczypospolitej rolniczych protestów. Los potoczył się tak, że powtórki były, ale ten kolejny zryw chłopski miał miejsce właśnie w zimie tego roku. Organizatorem właśnie tego był ruch społeczny, przepraszam, był rolniczy OPZZ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Rozpoczęło tą wielką akcję protestacyjną i pod moim przywództwem stanęliśmy w obronie rolników polskich. Walczyliśmy przez ponad miesiąc, jak wiecie państwo, z udziałem tutaj kolegów z Solidarności Rolników Indywidualnych. Szkoda tylko, że tylko nieliczne organizacje wzięły tym udział. Szkoda bardzo, że inne organizacje stanęły po innej stronie. Ale my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy z ludźmi, że jesteśmy z narodem, że bronimy interesów polskiego społeczeństwa. I miesiąc temu powstał właśnie pomysł, aby Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uchwałą Rady Krajowej podjęło decyzję o powołaniu Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej. Ruch społeczny ma na celu skupienie nie tylko środowisk rolniczych, ale innych środowisk, żebyśmy mogli stworzyć program nie tylko wokół rolnictwa, chociaż to rolnictwo jest kołem zamachowym polskiej gospodarki, bo za tym rozwija się przemysł lekki, ciężki, mała, średnia przedsiębiorczość, ale chcemy, żeby wszyscy ci, którym się dzieje się krzywda i wszyscy ci, którzy by chcieli zmian na polskiej scenie politycznej, mogli wziąć udział i żeby wszyscy ci, którzy reprezentują poszczególne branże, mogli mieć rzeczywiście wkład w budowanie czegoś, czego jeszcze przecież RP nie było. A będzie to prawdziwe trzęsienie ziemi na jesieni. Zobaczycie państwo, że ten czas już nadchodzi. Dlatego chciałbym oficjalnie otworzyć konwencję Ruchu Społecznego Rzeczypospolitej Polskiej. Konwencję uważam za otwartą. Szanowni państwo, chciałbym, aby tą konwencję poprowadziła osoba, którą za chwilę wybierzemy, przewodniczący konwencji, oczywiście za państwa akceptacją, ponieważ zawsze tak jest, że trzeba wybrać przewodniczącego, trzeba wybrać komisję uchwały wniosków, ponieważ dzisiaj zwrócę się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały o przyjęciu programu wyborczego i podjęciu uchwały o starcie w wyborach parlamentarnych 2015. Chciałbym zaproponować tutaj kolegę Kaczmarczyka, Norberta, młody rolnik, chłopak, który zaangażował się w nasze sprawy, bardzo wnikliwie przejrzał dokumentację, statut i tak dalej, bardzo się podobały jego nasze działania i od pewnego czasu jest z nami. Powiem tylko, że naprawdę bardzo, bardzo, bardzo aktywny, dlatego proszę państwa o poparcie kandydatury Norberta na przewodniczącego dzisiejszego zjazdu, dzisiejszej konwencji. Kto jest za? A może przez aplauz, właśnie. Brawo. Przekazuję głos panie przewodniczący i oddaję obrady w państwie.
Dziękuję bardzo za zaufanie. Może pan przewodniczący pozwoli kilka słów ode mnie, chciałbym się przedstawić. Nazywam się Norbert Kaczmarczyk, jestem z Czajęczyc, jestem rolnikiem. To jest taka wioska oddalona 30 km od Krakowa. Zajmuję się uprawą tytoniu, papryki oraz zbóż. Wspólnie z bratem i z ojcem prowadzimy takie wielobranżowe gospodarstwo. Jak wiecie państwo sami, te branże się coraz bardziej wykruszają. Mamy coraz mniej pracy, bo w Polsce tak naprawdę już wszystko zostało zrobione, bo jest coraz mniej pracy. Tak to odbieram. Ale chcemy to zmienić i interesuję się również nowymi mediami. Wspólnie z kolegami jeździmy po całej Polsce, pomagając wam, rolnikom i nie tylko rolnikom, ludziom, którzy próbują się w jakiś sposób aktywizować. Nagrywamy sprawy niewygodne i puszczamy to po prostu w internet, żeby można było to zobaczyć. Ostatnim naszym działaniem było nagranie sprawy w Siedlcach, gdzie rolnicy za śmieszne wykroczenie, za legalny protest mają sprawę w sądzie. I powiem państwu szczerze, że 400 km od domu spotkałem po prostu braci, bo często w mojej wiosce czy w okolicznych miejscowościach nie spotkałbym ludzi, którzy w ten sposób nie przyjęli, bo ja i tak bym tam przyjechał, bo wspieramy rolników, ale ja po tym wszystkim podchodzi do mnie grupa kilku rolników i oni po prostu dają mi pieniądze za to, że ja przyjechałem i po prostu chcieli mi oddać za paliwo. Dla mnie to był wielki szok, bo ja i tak bym przyjechał, bo takie inicjatywy wspieramy. Także dziękuję wam bardzo. Jeżeli jest ktoś tutaj z tych ludzi, to po prostu wielkie brawa dla was wszystkich za to, że jesteście tutaj. My również organizowaliśmy w Proszowicach spotkania z rolnikami odnośnie trudnej sytuacji w naszej branży. Coś o sobie więcej. Zostałem również najmłodszym radnym miejskim w Proszowicach oraz członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej, mając największy wynik w powiecie. Jutro mamy wybory przewodniczącego oraz delegata do województwa, ale jak sami państwo wiecie, jeżeli wchodzi dwóch nowych, a dziesiątka to jest stary beton, to co oni z nami zrobią? Zmarginalizują nas, ale na pewno będziemy o tym mówić, bo społeczeństwo chciało nas młodych, żebyśmy reprezentowali ich w izbach. Będziemy na pewno o tym mówić. Co więcej? Polska jest nasza, po prostu weźmy ją w swoje ręce i przede wszystkim jako młody człowiek chciałbym powiedzieć, że chcę tutaj zostać. Nie mam zamiaru wyjeżdżać do Irlandii, Anglii, pracować tam, budować sobie tutaj dom i 3 miesiące być za granicą, żeby potem móc na tydzień z żoną czy z dziećmi tutaj sobie przebywać. Nie tędy droga. Musimy wziąć sprawę w swoje ręce i mam nadzieję, że młodzież podejmie inicjatywy, rolnicy podejmą tą inicjatywę, wyjdą z domu i ten trochę uśpiony elektorat po prostu zmieni coś. I to tyle ode mnie. Chciałbym oddać głos panu przewodniczącemu Sławomirowi Zdebskiemu. A i zapomnieliśmy o jednym. Powołajmy teraz komisję, wybór komisji uchwał i wniosków. Czy są jakieś kandydatury? Prosimy zgłaszać kandydatury. Aleksandra Obręczka. Aleksandra Obręczka. Prosimy jeszcze raz. Stanisław Kamiński. Prosimy o kolejne kandydatury. Iwona? Iwona Morzejko. Także mamy trójkę kandydatów. Pani Aleksandra Obrębska, Stanisław Kamiński i pani Iwona Morzejko. Prosimy teraz o przegłosowanie tych kandydatur. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, bardzo dobrze. A głosy wstrzymujące się? Są. 3, 2. Ale i tak przegłosowaliśmy, także prosimy komisję o ukonstytuowanie się.
A ja oddaję głos panu przewodniczącemu Sławomirowi Kuzewskiemu. Pamięć o świętej pamięci Andrzeju Leperze.
Witam serdecznie Piotra Kukowicza. Cieszę się, Piotrek, że jesteś z nami. Zdajemy sobie sprawę, że wszędzie tam, gdzie jest ręka Piotrka Tymokowicza, każdy kończy tam na górze. Mam nadzieję, że z nami będzie dokładnie to samo. Natomiast mam nadzieję również, że nasza miłość będzie dozgonna, nie tak jak w przypadku innych, że jak się potrzebuje, to wtedy jest przyjaźń, jak się już nie potrzebuje, to tej przyjaźni nie ma. Nie z nami ten Mary Brunner, także myślę, że wszystko będzie w porządku i ta współpraca będzie nam się dobrze układała. W związku z tym, Szanowni Państwo, że ja przez ten okres kilkunastu lat i przez okres tych protestów jestem tak porównywany do Andrzeja Lempera, że jestem bardzo dumny, że określono mnie mianem jego następcy. Chciałbym prosić Państwa, w związku z tym, że to był wielki człowiek, wielki przywódca i dzisiaj nie tylko środowiska rolnicze, ale i te środowiska, które go krytykowały, które go opływały, dzisiaj przyznają rację, że ten człowiek miał rację. Ten człowiek miał rację, że to, co było w klepkach, to była prawda, że więzienia z CIA to była prawda, kiedy z niego robiono głupka i bałwana. Także naprawdę należy mu się wielki szacunek i prosiłbym o powstanie i uczynienie minut ciszy w świetnej pamięci Andrzeja Lempera. Dziękuję bardzo. Chciałbym Was wszystkich bardzo serdecznie powitać. Kogo ominąłem, nie wiem, kartkę mam tutaj zapisaną, mam tu już, Janek Szymowski, Komitet Narodowy Polski. Witam serdecznie. Dzisiaj chyba macie też swoją konwencję. A przede wszystkim chciałbym tutaj bardzo serdecznie powitać naszą wspaniałą młodzież. Tutaj subprezydialny Dmochewicz Andrzej, młody rolnik, Jasmarczyk Norbert, już Państwo znacie. I tak się dobrze składa, że mamy nawet małżeństwo. Państwo Kozicy, Emilia i Tomasz, którzy też są w naszym rodzinie, biorą czynny udział. Także witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam dziennikarzy. To świadczy o tym, że nareszcie dziennikarze zrozumieli, że czas na zmiany, że czas na prawdziwe trzęsienie ziemi,